Witam was serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku, albo bardziej sia, witam. W kolejnym odcinku z Gary's Moda. Solo oczywiście, bo kilku z was pisało mi w komentarzach o trybie noszącym nazwę Lidar. Obiło mi się to o uszy kilka razy. Widziałem również, jak wygląda ten game mod. Rozgrywka tego polega na tym, że masz wszędzie ciemno i dostępny do tego pistolet laserowy, którym jak strzelasz, rysujesz sobie obszar, żeby widzieć. Minusem tego jest to, że podobno nie jestem sam. Nie wiem, czego się spodziewać po tym. Jest to podobno bazowane na pewnej grze horrorowej z kiedyś. Nie pamiętam, jaką ona nazwę nosiła, ale też było coś na styl, że wszędzie było ciemno i żeby iść dalej przed siebie, rysowałeś sobie obszar, jakby to powiedzieć, kurna, to nie jest rysowanie obszaru, to jest bardziej wyznaczanie sobie obszaru pistoletem. Witam was w Lidar. Skanuję obszar, który będę widzieć, ale będzie bitrate tutaj cierpieć dosłownie. I podobno nie jestem tu sam. O ciul. Ja się boję, na co ja wejdę, ale co? Czekaj, czekaj. Albo mi się zdaje, albo coś z tą mapą nie gra. Przecież to był budynek. Czyżby mapa została odwrócona? O, dziwne strasznie. To tak wygląda, jakby była dosłownie odwrócona. Tutaj jest ten cały wielki budynek, a tutaj jest miejsce, gdzie się respie, czyli ona została... Tak, bo ten budynek zawsze był po prawej stronie, nie? Kurde, ja się boję, że ja przypadkiem na tego gościa wpadnę, nie? Nie jestem pewien, na co ja trafię przechodząc, rysując sobie tym dosłownie widoczność całego obszaru, który mnie otacza. Powiem wam, że to jest bardzo ciekawe. Podobno nie działa z innymi addonami, dlatego najlepiej to odpalać samotnie na jakiejś mapce. W sumie mapkę możecie sobie wziąć i stworzyć, znaczy stworzyć, schostować z lidarem. Tylko wiecie, że nie macie dostępnego niczego innego jak ten pistolecik, który ja teraz trzymam, który wyznacza mi tutaj teren. O, byku. Jestem wewnątrz budynku teraz. Pardon, wy tego nie widzicie. Ale miałem tutaj coś takiego jak reboot. Zasłoniłem to kamerką, sorry. What in the fuck? Co to jest kurwa za... Ambient. Ktoś tutaj stał. Ktoś tutaj kurwa stanowczo stał, nie? Ale mi się nie podoba ten ambient. What in the fuck? Oj, ale mam ciary dosłownie. Co się tu dzieje? Co to jest za tryb? What the fuck? Dobra, jestem na górze tego. Kurde, nie gadaj, że to mnie teraz gdzieś śledzi. Mi się nie podoba ten ambient right now. Co jest kurwa? Co jest, co jest, co jest, co jest? On kurwa gdzieś tu łazi, nie? Dosłownie za mną, po... koło mnie, widzicie to? Co jest? Ej... Ale mnie się ten tryb nie podoba. Ale mnie się ten tryb kompletnie teraz... Jest bardzo dobrze zrobiony, ale mi się kompletnie nie podoba pod względem tego, że niby nie jestem sam. Co jest kurwa mać? Tu jest luz. Tro? Jeżeli się nie mylę? Gdzie ja wlazłem? A to jest to białe pomieszczenie, dobra. To jest białe pomieszczenie, lustro jest
przeciwnym kierunku. Tak, lustro jest tutaj. Kurwa, co? What in the fuck? Ktoś kurwa mnie śledzi. Nie ma go już w tym pomieszczeniu ze mną? Kurwa, dosłownie skanuje całe tutaj pomieszczenie, nie? What the fuck? Dobra, jestem na spawnie. Nie wiem, czy to jest spawn blue czy red. Podoba mi się... Tak, to wszystko jest tutaj odwrócone. A w tym kierunku mam iść? Tutaj jest spawn. Wyszedłem ze spawna. Czy ja jestem? A, jeszcze dalej muszę iść. Tu jest... Okej, czyli mapy są kompletnie odwrócone. Słyszę wodę, słyszę ambient całej mapy. Tutaj jest woda, jak dobrze pamiętam. Z kanałami. Tylko gdzie ten teraz frajer za nami łazi? Gdzie on jest? Będę szedł po prostu przed siebie i będę skanował obszar. Może na coś wpadnę, może na kogoś wpadnę. Bo ten frajer jest ze mną na serwerze, mimo iż to jest kuźwa single player. Ja się zastanawiam, jakby to... Czy to faktycznie działałoby w multiplayer? Musiałbym to przetestować z kimś. Kurna. Ale tu fort wygląda niepokojąco. Z takim ułożeniem. Skoro wszystko jest odwrócone, to ja muszę iść chyba tędy? Co to jest za obszar? Tego obszaru tutaj? Nie kojarzę. Dobra, tutaj nie ma też nikogo w tym miejscu. Albo on gdzieś za mną łazi. Albo nie wiem, ale to jest kurde mindfuckowe w cholerę. Fajny jest ten efekt, jak sobie skanujesz tutaj dosłownie obszar i to wygląda trochę jak rzucany cień. To jest akurat fajne. Albo mi się po prostu zdaje, albo na tej mapie raczej go nie znajdziemy. Ewentualnie może to trochę potrwać, bo mapa jest trochę większa niż GM Construct. I Hob może się gubić, próbując mnie śledzić. Ghosty ze mną tutaj jest. A ja nie wiem gdzie. Jestem na odwróconym tu forcie, gdzie dosłownie nie ma nikogo. Może i ten typ jest wyświetlany na tabie, ale mi się tutaj kompletnie nie wyświetla, nie widzę go. Możliwe, że jest bardzo rzadki. Ewentualnie po prostu się pojawia jedynie na innych mapach, na takich typowo sandboxowych. Myślę, że załaduję faktycznie jeszcze raz konstrukta i sami się przekonamy, czy to jest prawda, czy on się pojawia. Bo ja chciałem wam pokazać ten dziwny reboot, który zasłoniłem kamerką, nie? Jestem tutaj. Powinien siedzieć w jakichś pomieszczeniach prawdopodobnie. Ciekawe, co to w ogóle jest za postać. Ciężko było mi to określić ze względu na to, że widziałem tylko jego sylwetkę, taką czerwoną, typową sylwetkę. To jest zastanawiające. On mi się pojawił gdzieś tutaj na samym początku. Ważne jest, by zeskanować cały tutaj obszar. Był tu znowu przed chwilą, what the fuck, widzicie to? Czy on się pojawia dosłownie tylko na tej mapie prawdopodobnie? Nagle to z żółtego zmieniło kolor na biały. A tutaj pozostała po nim tylko sylwetka, jak widzicie. On gdzieś tutaj teraz za mną łazi. Wszystko tak jakby chyba... Nie, nadal są kolory. Tylko to teraz jest... białe, a wcześniej było żółte. Teraz prawdopodobnie chłop będzie mnie śledził. Śmieszne, że na tu forcie nie byłem w stanie go znaleźć. A tutaj od razu. Prawdopodobnie jest zależne od mapy. Ale jest to przerażające, jak dostajesz kurna glitcha na mordę. Prawdopodobnie gdzieś tu teraz za mną łazi frajer. Jestem tego pewien. Ten ambient mi...
ja go nie dodałem w postprocesie, on cię dosłownie uruchomił, gdy go spotkałem. Dobra, wiem, w którym kierunku prawdopodobnie idę. Tu jest zejście w dół. Tak, to tutaj. Nie tutaj? Tu jest zejście w dół. Gdzie aktualnie jestem? Przy jednym z budynków. Nie podoba mi się to. On tu kurwa łazi, nie? Gdzie on jest? Dobra widzowie, powiem wam, że to jest interesujący tryb. Bardzo interesujący tryb. Like. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, co wywołało u mnie ciarki. Dosłownie. Na rękach, w Garry's Modzie. Jak się uda, to prawdopodobnie spróbujemy odpalić to w multiplayerze. Albo ewentualnie już w VR-ze. To jest kozackie.